Dzień dobry, przyjaciele, nazywam się Tomasz Dorożała. Jestem człowiekiem, który 8 lat temu poznał żywego Boga. Przyjaciele, nie chcę wam mówić na temat religii, ale dzisiaj w święto pracy, kiedy mamy dzień odpoczynku, chciałbym wam powiedzieć, kochani, o tym, który może dać prawdziwy pokój w sercu. Ja całe życie byłem wierzącą osobą, tradycyjnie wierzącą osobą, ale nie miałem pokoju w sercu. Byłem desperatem, miałem pustkę w swoim sercu. Trenowałem kickboxing K1, brałem sterydy, robiłem różne dziwne rzeczy, nazywali mnie zło. Przyjaciele, i robiłem to dlatego, ponieważ gdzieś głęboko czułem się bardzo niespełniony, nie miałem żadnego pokoju w sercu. Ale i 8 lat temu doznałem rozwodu i moje życie się całkowicie zawaliło. Zacząłem żyć za 500 zł na miesiąc i zacząłem w końcu szukać prawdy, szukać tego, kto naprawdę albo co naprawdę daje mi pokój. I znalazłem, przyjaciele, tego Jezusa Chrystusa, albo On mnie znalazł, bo On jest cały czas. I chciałbym dzisiaj wam o Nim, kochani, powiedzieć. Nie o religii, nie o tych rzeczach, ale o prawdziwym Jezusie Chrystusie, który zmienia życie. I tylko On daje żywot wieczny, a bez Niego nie ma życia. I przyjaciele, 8 lat temu ja patrzałem sobie na prawą stronę, tam się Biblia kurzyła, a chciałem się po prostu zabić, bo straciłem wszystko. Później moje dochody spadły do 500 zł i jadłem tylko bułkę i kefir. Wiem, co to jest nie mieć hajsów w ogóle nawet na jedzenie. Przyjaciele, i wtedy 8 lat temu zobaczyłem, że tak naprawdę Jezus Chrystus nie, to nie jest ten z obrazka, to nie jest ten, do którego my tak gdzieś tam wołamy co niedzielę, to w ogóle nam go źle przedstawili. Zobaczyłem, że On się interesuje moim życiem. Zobaczyłem, że On chce mnie zbawić. Zobaczyłem, że On chce mi dać pokój, przyjaciele. I 8 lat temu oddałem Mu swoje życie. Nie chodziłem do kościoła, po prostu w domu uklękłem i powiedziałem: Jezu Chryste, jestem Twój, zbaw mnie teraz. Od 8 lat moje życie się całkowicie poprawiło. Jestem dzisiaj nowym człowiekiem. Jestem pastorem wspólnoty chrześcijańskiej. Dzisiaj mi wychodzi wszystko. Nie mam problemów finansowych. Jestem szczęśliwym człowiekiem. I tak samo każdy z was może mieć to, kiedy my naprawdę poznamy tego Jezusa Chrystusa. Więc przyjaciele, kiedy my naprawdę poznamy tego Jezusa Chrystusa, naprawdę życie się zmienia. Ponieważ religia nie działa. Te wszystkie modlitwy jakieś takie na odwal się, to też nie działa. Tradycjonalizm też nie działa, przyjaciele, ale działa prawda i szczera prawda w naszym sercu, przyjaciele. Bo ja, tak jak mówiłem, całe życie byłem tak naprawdę tradycyjny. Robiłem wszystkie rzeczy, na Boże Narodzenie, na to, na tamto. A dzisiaj tutaj stoję na ulicy i głoszę wam prawdę, że ta nieszczerość nie działa. Bo ludzie mnie pytają, gdzie jest Bóg? Gdzie jest ten dobry Bóg? A ja powiedziałem, Bóg dał wolną wolę, On nie ingeruje w ziemię. I przyjaciele, musimy to zrozumieć, że Bóg jest dobry i On dał nam wolną wolę, i kiedy my zdecydujemy się Mu zaufać i kiedy my poznamy tego prawdziwego Jezusa, dopiero wtedy życie się zmienia, przyjaciele. Bo to wszystko działa przez wiarę. Nie przez to, że Bóg coś tam sam zrobi. Bóg nic sam nie robi. Bo jakby coś On sam robił, to dlaczego ja miałem rozwód i różne inne rzeczy? On sam nie robi. To my jesteśmy odpowiedzialni za swoje życie. Ale 8 lat temu poznałem żywego Boga. Przyjaciele, i zaświadczam wam dzisiaj, że Jezus Chrystus jest jedyną drogą, prawdą i życiem. Kto w Niego wierzy, pójdzie do nieba. A kto w Niego nie wierzy, sam odrzuca to niebo. Przyjaciele, nie ma zbawienia w religii. Nie ma zbawienia w religii katolickiej, protestanckiej, czy Świadków Jehowy, czy u innej religii. Ale jest zbawienie w Chrystusie Jezusie. Dlatego polecam wam. I tak jak zacząłem na początku, my tak naprawdę szukamy tego pokoju. I ten pokój dopiero wszedł do mnie, kiedy ja wyznałem Jezusa Panem i Zbawicielem mojego życia. Od wtedy mam wielki pokój z Bogiem. Mam niesamowity pokój i spełnienie w moim sercu. Minął stan depresyjny. Minęły myśli, które miażdżyły mi głowę, przez które chciałem popełnić samobójstwo. Dzisiaj jestem wolnym człowiekiem. Tak, i wiem dzisiaj, że idę do nieba. Jeżeli bym dzisiaj umarł, albo dzisiaj by Jezus Chrystus przyszedł, bo On powróci, to wiem, że idę do nieba. Przyjacielu, zadaj sobie jedno wielkie pytanie. Czy dzisiaj, jakbyś umarł, gdzie idziesz? Czy jesteś pewny zbawienia? Jeśli nie jesteś pewny zbawienia, to nie jesteś zbawiony, bo wiara jest pewnością. Przyjacielu, potrzebujesz zobaczyć prawdę i potrzebujesz ją usłyszeć. Prawdą jest Jezus Chrystus. Prawdą jest dzieło Krzyża Golgoty. My tak naprawdę znamy Jezusa tylko z Facebooka jakby. Słyszeliśmy coś o Nim, jakieś tanie teksty. Ale prawda jest taka, że nie znamy często Jego osoby. Ja tak miałem. Nie znałem Jego osoby w ogóle. Nie wiedziałem, co się stało na krzyżu w ogóle. Nie poznałem tego. A mówiłem, że jestem osobą wierzącą. Dzisiaj w Polsce 90% albo 80% ludzi deklaruje się jako wierzących. I co z tego, że deklarują się jako wierzących, jak nawet nie znają Go. Znają Go jakby z Face'a. Z Face'a to możesz sobie podmuchać, przyjacielu.
Z fejsa nikogo nie znasz. Jezus to nie jakaś tam popierdółka. Jezus Chrystus to jest prawdziwy Bóg i Królów Król, Panów Pan. I On może zmienić twoje życie. On uzdrowił moją matkę. Uzdrowił też mnie, bo miałem rwę kulszową automatycznie w tej samej chwili. On jest żywym Bogiem. Jezus naprawdę zmartwychwstał. I On chce zmieniać życie ludzi. Ale On tylko zmieni życie ludzi, kiedy my poddamy Mu się. Przyjaciele, w święto pracy ja chciałbym wam powiedzieć o tej prawdzie, że Jezus Chrystus jest jedyną drogą, prawdą i życiem. I dlatego dzisiaj stoję na ulicy i głoszę każdemu, kto słucha. Nie jestem żadnym świrem ani fanatykiem. Nie chcę, żeby ktokolwiek się dołączał do mnie. Mam to gdzieś. Ale chciałbym, żebyście usłyszeli prawdę na temat tego, kim jest Jezus Chrystus i co On uczynił, przyjaciele. Bo tylko On może uratować wasze życie. Dzięki.